Lamy z Panamy mówią witamy, zapraszam Was na kolejnego kuriera, a dziś w kurierze opowiem Wam o dniu 18 grudnia. No i na początek cofniemy się naprawdę bardzo daleko w przeszłość, bo aż do roku 218 przed naszą erą, kiedy to 18 grudnia trwa II wojna punicka i dochodzi do zwycięstwa wojsk Hannibala nad siłami Republiki Rzymskiej w bitwie nad rzeką Trebią. Wojska rzymskie biorące udział w bitwie liczyły 30 tysięcy piechoty i 6 tysięcy jazdy. 16 tysięcy Rzymian, tam prawdopodobnie było około 20 tysięcy ich sprzymierzeńców. Hannibal natomiast dysponował 40 tysiącami żołnierzy różnych narodowości, głównie Kartagińczykami i Galami. W tej liczbie było aż 10 tysięcy doborowych kawalerzystów. Mowa tutaj głównie o Numedyjczykach i Galach. Poza tym Hannibal miał jeszcze kilka słoni bojowych, które przeprowadził z wielkim trudem przez Alpy. Przez Alpy on je prowadził? Nie pamiętam. Przed bitwą Hannibal rozkazał swojemu bratu Maganowi, by na czele 1000 żołnierzy zaczaił się w głębokim parowie. Żołnierze ci mieli być użyci w kluczowym momencie bitwy. Doszło do tej bitwy, a jak ich użyto, to sobie przeczytajcie sami. Haha. 18 grudnia 1423 roku opowiem wam o takim nagłym, gwałtownym awansie. Słuchajcie dobrze, jak to w Polsce duchowni potrafili awansować. Mowa będzie o Zbigniewie Oleśnickim, który w dniu właśnie 18 grudnia 1423 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnego dnia został mianowany biskupem krakowskim. Natomiast 18 grudnia 1439 roku otrzymał od papieża Eugeniusza IV nominację na pierwszego polskiego kardynała. Nieprzejednany wróg husytów, Zbigniew Oleśnicki. No, jak słyszeliście, on pochodził, jak samo nazwisko wskazuje, on pochodził z okolic Oleśnicy, więc miał blisko do tych Czech, no i tam dochodziło do tarć. O tym więcej pisze świetnie Sapkowski w swojej trylogii husyckiej, do której po raz kolejny na łamach kuriera was odsyłam. 18 grudnia 1529 roku elekcja Vivete Regge Zygmunta II Augusta na króla Polski na Sejmie w Piotrkowie. 18 grudnia 1642 roku Holender Abel Tasman jako pierwszy Europejczyk wylądował na Nowej Zelandii. 18 grudnia 1655 roku trwa potop szwedzki. Król Jan II Kazimierz wyruszył z austriackiego Opola. Mustafa słyszał? W drogę powrotną do Polski. 18 grudnia 1849 roku Amerykanin William Crunch Bond wykonał pierwsze teleskopowe zdjęcie Księżyca. A 18 grudnia 1865 roku weszła w życie znosząca niewolnictwo 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 18 grudnia 1878 roku na nieszczęście urodził się Józef Stalin. Radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, sekretarz generalny KPZR, premier ZSRR, zmarły w 1953 roku. 18 grudnia 1892 roku w Petersburgu odbyła się premiera baletu Dziadek do orzechów z muzyką Piotra Czajkowskiego. Niesamowite widowisko, powiem wam. Ja przepraszam, przerwę na chwilę, muszę odkaszlnąć. Niesamowite widowisko. No, ja nie byłem miłośnikiem baletu, aż do czasu, kiedy zobaczyłem właśnie po raz pierwszy Dziadka do orzechów w wykonaniu Bolszoja. Bolszoje, Bolszoje. Nie pamiętam, jak ten balet się nazywa, ale wgniotło mnie w fotel. No i tak zacząłem się temu baletowi, ogólnie baletowi, bardziej przyglądać. Nie tańczę na palcach, ale robi na mnie wrażenie. 18 grudnia 1941 roku zginął Dymitr Ławrynienko, radziecki as pancerny urodzony w 1914 roku.
No i tutaj godzi się dodać dwa słowa o Dmitriju Ławyrnięce. Oj, ciężko. Jako dowódca nowego radzieckiego czołgu T-34-76. 76 to jest kaliber lufy, długość kalibru lufy. W czasie 2,5 miesiąca walki na przedpolu Moskwy jesienią 1941 roku w 18 bitwach zniszczył 52 niemieckie czołgi i działa samobieżna. Swoją ostatnią bitwę Ławrynianko stoczył 18 grudnia 1941 roku na obrzeżach Wołkomoska, w pobliżu wsi Goriuny. O, ja tak posiłkuję się kartką, bo te nazwy to są niewymawialne. W czasie ataku na niemieckie pozycje zniszczył ostatni 52 czołg z tej listy swoich wojennych zdobyczy. Niedługo po walce jednak został zabity przez odłamek pocisku moździerzowego. Został pochowany bezpośrednio na polu bitwy w pobliżu szosy Moskwa-Wołkomsk, między miejscowościami Pokrowskoje i Goriuny. Później jego ciało zostało przeniesione i pochowane w masowym grobie w wiosce Dnieńsko koło Wołkomska. I tyle o Dmitrim, niszczycielu 52 niemieckich czołgów. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania niemieckiej technologii, no to wydaje mi się, że był dosyć spory wyczyn. A my lecimy dalej. 18 grudnia 1946 roku urodził się Steven Spielberg, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy. No, o Spielbergu to chyba nie muszę ani tytułów wymieniać, ani uciekać się do innych tego typu zabiegów, bo to nazwisko samo się reklamuje, prawda? 18 grudnia 1952 roku natomiast urodziła się Krystyna Janda, polska aktorka, reżyserka, pisarka, felietonistka, piosenkarka. Krysia Janda, no tutaj chyba też rekomendacji żadnej z mojej strony nie potrzeba, wręcz byłaby niewskazana. Podobnie jak kolejne nazwisko związane z kinem, które dzisiaj muszę przywołać. 18 grudnia 1963 roku urodził się Brad Pitt, amerykański aktor, producent filmowy. No tutaj też chyba żadnych troi ani innych rzeczy no, przed wasze uszy wzywać nie muszę, bo Brad Pitt jest po prostu marką samą w sobie. 1964 rok miała miejsce premiera polskiego filmu, oczywiście 18 grudnia, Panienka z okienka w reżyserii Marii Kaniewskiej. No, pamiętam ten filmik tak przez mgłę, ale wiem, że bawił mnie, no i nie wiem, czy bawił. No, taki był ciekawy dla mnie, dla młodego człowieka. Bardzo mi się podobał. 18 grudnia 2006 roku zmarł Joseph Barbera. Amerykański rysownik, twórca filmów animowanych, urodzony w 1911 roku. On do spółki z panem Haną założył wytwórnię filmów animowanych Hanna-Barbera, prawda? Znamy tę markę wszyscy również, Misie Yogi i tak dalej, no niesamowita historia. 2009 rok, ostatni news filmowy i ostatni news w kurierze dzisiejszym. 18 grudnia miała miejsce premiera filmu science fiction Avatar w reżyserii Jamesa Camerona. No, Pandora, lud Na'vi, niesamowite, piękne plenery. Film, który długo czekał na realizację, bo James Cameron uważał, że technika nie pozwoli mu pokazać tego, co urodziło się w jego głowie. No, ja jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, bardzo zadowolony z tego procesu czekania na ten film. W tej chwili czekamy na część drugą Awatara. Ja bardzo niecierpliwie, aczkolwiek jeżeli będzie z nim tak jak z częścią pierwszą, zostanie w takim samym stopniu dopieszczona, dopracowana, warto czekać. A myślę, że część z was sobie pomyśli, że warto czekać na jutrzejszego kuriera, na którego serdecznie zapraszam. No i hej, hej, pa, pa.